Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Służ, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Cześć, dobry wieczór. Dzisiaj piękna pogoda dalej, jeszcze o tej porze. Dzisiaj budowa i wypełnienie nowego, ogromnego kompostownika. Była tu taka skrzynia, gdzie teraz leży ta kupa tych dech. Muszę to wywieźć, trochę uporządkować. No i w tym miejscu powstanie kompostownik. Najpierw myślałem, że 2,40 na 1,20 m, ale jak przyłożyłem palety, tak patrzę. No okazało się, że musi być większy. Jesień to wiele ogrodowych prac, zakładanie nowych kompostowników, porządki, zbiory, zagospodarowywanie terenu, prace porządkowe, czyli tak naprawdę codziennie jest to robić, szczególnie kiedy mieszkamy przy domu i przy domu z ogrodem, gdzie no, jest wiele do zrobienia. Te deski pewnie jeszcze potraktuję w programie Chrust Plus, czyli wyczyszczę i pewnie pójdą do kominka, czy się to komu podoba, czy nie. Węgla nie kupiłem, palimy zgromadzonym drewnem wcześniej, no ale do tego ktoś nas upoważnił, żebyśmy żyli bez ciepła czy bez węgla, no i tak trzeba się dostosować. To jest już za bramą, jak widzieliście, na początku wychodzę za bramą, ale za bramą jeszcze jest 1000 metrów mojej działki, jest taki pas aż do ulicy w szerokości 10 metrów i chyba nie wiem ile tam jest daleko, jest do ulicy, no ale to jest teren jeszcze nasz, mimo że jakby jest to za bramą. No i tyle. Wywiozłem drewno, przywiozłem palety, no i teraz zacznę to jakoś tam konstruować i to może wygląda tak nieudolnie jak w filmie o tych fachowcach, sąsiedzi bodaj, taka bajka była. No i mi się to też, raz mi się to przewraca, raz tego. No ale jestem piekarzem. Trzeba zrobić samodzielnie. I teraz jak widzicie robię to takie 1,20 x 2,40 m. Chcę to spiąć śrubami od wewnątrz. No ale tak potem układam i patrzę. Jakieś to takie, wydaje się być małe. Czemu to takie małe? Co mam teraz z tym zrobić? Trzeba powiększyć. No i pojechałem po kolejne palety i zaczynam patrzeć, jakby to wyglądało, gdyby to było większe. No, gdyby to było większe, to już teraz mamy 2,40 na 2,40. Czyli to jest i 80 wysokie, czyli to jest 4,6 metra sześciennego. I jeśli to wszystko wypełnimy materią na kompost organiczną, to się okaże, że mamy prawie 5 kubików kompostu, a jest to sporo. Z tego co tam nagromadziłem, jak później będzie widać na końcu, nawet nie wszystko mi się to zmieści, żeby to w tym umieścić. Co będzie w tym kompostowniku? Będzie tylko taki bardzo tłusty obornik koński i będzie poprzekładany obornik, takie czyste odchody ze stadniny koni i z innej stadniny obornik taki ze stajni, czyli razem ze słomą, razem z takimi suchymi elementami, więc no będzie to pomieszane razem, znaczy może mieszał tego nie będę, ale poprzerzucam raz taki. No i to będzie coś takiego bardzo cennego, później już do wszystkich upraw. Już to jest prawie takie przekompostowane, te końskie odchody, bo jest 1000 dżdżownic, jak to wczoraj zabierałem. A skąd zabierałem? Już mówię, pamiętacie, czasem wspominam, jest taka, nasi przyjaciele mają agroturystykę, która się nazywa Modry Ganek. Serdecznie polecam. Oni mają 2 pokoje w takiej głuszy i domek na drzewie. Fenomenalna rzecz. Tam często jest pełno gości, to jest takie miejsce na sesje zdjęciowe, różne takie ciekawe wydarzenia. No ale jest to agroturystyka i się tak przyjaźnimy i nauczyłem tego gospodarza trochę piec chleb i za to dostałem koński obornik, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam Marka i Agnieszkę. Marek ma jakąś umiejętność robienia chleba, a ja mam obornik. Pojechałem do niego takim pick-upem. Wrzuciliśmy to łopatami na auto. No i auto, chyba tego było blisko 2 tony, bo nawet ten ciężki pick-up tego to odczuł. No i całą noc to było na tym pick-upie. Widziałem, jak resory cierpią, więc postanowiłem, że muszę dzisiaj koniecznie zrobić szybko ten kompostownik. No i jak patrzę na tę materię, jakie to jest super, to no nie powiem, że aż by się to chciało zjeść, ale jak pomyślę, że to trafi kiedyś na moje grządki, to jest fenomenalne. To jest taki dobrobyt. No i nasze grządki będą uzupełniane takim przekompostowanym obornikiem końskim. Ktoś mi tam mówił kiedyś, że to źle, koński to źle, bo tam jest pełno larw tego podjadka. No może jest, no ale znaczyłoby to co, że nie używać tego? No, ja mam krety, więc one sobie tam poradzą, myślę, z turkuciem, no i tyle. Bardzo fajny jest taki obornik. Jeśli mamy zaprzyjaźnionych gdzieś znajomych, którzy mają stadninę, no na pewno podzielą się z nami tym, jeśli damy im coś w zamian. Musimy nauczyć się wymieniać rzeczami, czy wymieniać dobrami, czy wymieniać wiedzą. Teraz jak widzicie, obok mam taką obornik ze stadniny, który był suchy. Tak naprawdę to było zabrane ze stadniny, ze stajni prosto. No i w lecie tego, chyba w czerwcu, kupiłem 3 przyczepy takie z traktora. Już się to tak uleżało, zaczęło się to w głębi tam kompostować. No i teraz te bardzo mokre odchody końskie pomieszam z tym takim ze stajni. Czyli jest tu jeszcze trochę słomy, jest tutaj materii takiej suchej, brązowej. No więc to trafi przesypane raz tym. No i myślę, że do wiosny będzie się to bardzo fajnie i łatwo kompostować. No i przerzucam. No nie jest mi to łatwo, wiecie, jak się ma 60 lat, no to te kiedyś łatwe rzeczy stają się trudniejsze. No i ręce mnie już trochę bolą, no ale muszę to wszystko wyrzucić z tego auta po kolei i pomieszać to z tym suchym, auto umyć. No bo one tak na co dzień nie wozi obornika. To jest takie transportowe do rzeczy przy domu, które zawsze trzeba przywieźć, czy to jakieś kamienie, beton, czy no przeróżne rzeczy takie przy domu, wiecie, wszystko jest potrzebne. No ale robimy, właściwie sam robię. W tle dzisiaj dzieje się jeszcze kolejny etap budowy piwniczki, czyli już ten naprawdę końcowy, w którym są robione całkiem już te ostatnie zewnętrzne schody z podestami i z tymi murkami. Później jeszcze będzie to zadaszone, ale będzie o tym odcinek, czyli to już będzie 6. odcinek piwniczki. Jak wiecie, jest już 5 i te odcinki na temat budowy piwniczki są od planowania aż po wypełnienie tego słoikami, czy przetworami, czy warzywami z ogrodu. Można zobaczyć na kanale wcześniej. Myślę, że dla kogoś, kto planuje takie rzeczy, będzie to bardzo przydatne, pożyteczne, żeby uniknąć jakichś ewentualnych błędów, czy coś. No i tak to tu, może to trochę monotonne, nieciekawe, ale mi to tyle radości sprawia sama myśl, że ja kiedyś z tego wydobędę tyle dobra, że jest to tak naprawdę zabezpieczenie na ileś lat tego kompostu, a jest to tylko, no tych kompostowników ja już mam kilkanaście, więc to jest jakby coś, chyba czego nawet nie planowałem tak naprawdę. Myślałem, że gdzieś to zmieszczę w innym miejscu, ale jak zacząłem wypełniać teraz jesienią wszystkie tamte kompostowniki i przerzucać z jednego do drugiego, no to tego jest coraz więcej jesienią. Pamiętacie, jak budowałem te podwyższane zagony, to tam no, też szło dużo kompostu z tego dużego kompostownika innego w innym miejscu lasu. No ale kompostowniki są ważne dla każdego. Pewnie macie każdy swój sposób na to, jak je przygotować. Niektórzy to robią tak naprawdę na ciepło, gdzie to bardzo szybko kompostuje. No, ja myślę, że jak to wszystko już uzupełnię, przerzucę jeszcze resztę tego suchego, który jest wysypany obok z tych przyczep z traktora, no to później przykryję to chyba na zimę taką flandeką, żeby mi nie wypłukiwało tych wszystkich rzeczy w głąb gleby. Czasem sprawdzę, jak tam jest z wilgotnością, czy tu jutro sprawdzę, jaka jest tak naprawdę temperatura po tym, co tu teraz udało się zrobić. No i tyle. Ubywa tego i ubywa, ale jest to prawie do wyrzucenia 2 tony. Nie chcę Was tu zanudzać, ale to już końcówka. Także film trwa jeszcze tylko 2 minuty. Także cieszcie się swoimi kompostownikami, zakładajcie, nawet jeszcze nie mając grządek, ale planując, że coś będzie trzeba w przyszłym roku na wiosnę robić, to już dobrze by było teraz jesienią zacząć od przygotowania jakiegoś kompostownika, żeby można go już na wiosnę do czegoś użyć, żeby była no, własna materia taka organiczna, a nie wszystko, żebyśmy musieli kupić. Także tu już chyba się cieszę, bo coraz mniej tego zostało do wyrzucenia. Także za chwilę muszę odjechać, bo... No musiałem odjechać, bo panowie, którzy robili schody przy piwniczce, musieli wyjechać z podwórka. Więc no odjechałem, żeby ich wypuścić. No i tak zaglądam, bo mi się podoba. No i kończymy powoli. Także jeszcze później zostanie zabudowa przodu. Przykręcę kolejne palety. No i tu widzicie, z lewej strony była ta kupa tego obornika ze stajni. Już tego jest coraz więcej, no to już mamy końcówkę, czyli wysypane całe auto, plus jeszcze to dorzucam i pewnie będę dorzucał przez kolejne dni, aż będzie pełno no tego, co tam się ma w środku znaleźć, czyli mamy 5,6, około 5 metrów sześciennych materii organicznej do wykorzystania. Będzie jak znalazł w nowym sezonie. Także zadbajcie o swoje kompostowniki, przygotujcie wszystko, co się da do nowego sezonu. Prace ogrodowe teraz przynoszą dużo radości. Zbieramy, przygotowujemy, tak żeby było wszystko fajnie przygotowane na wiosnę, jak zaczniemy siać nowe rzeczy. Dziękuję. Kto chce subskrybować, bardzo proszę, napiszcie coś, jak tam Wasze kompostowniki i ile one radości Wam sprawiają i ile przynoszą dobrej materii organicznej do wypełniania Waszych zagonów. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, do następnego razu. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.